powrocie na Dolny Śląsk myślałem już z chwilą, gdy dokładnie rok wcześniej wyjeżdżałem z tej magicznej krainy. Głodny nowych odkryć i z potrzebą głębokiej odnowy mentalnej, wyruszyłem więc w pogodny listopadowy tydzień z powrotem do południowo-zachodnich rubieży kraju, z nadzieją na odnalezienie nowych motywacji. Droga za Wrocławiem wydawała się nadzwyczaj przejezdna, do czasu aż nagłe i niespodziewane hamowanie nie zmąciło mojego spokoju. To był dopiero początek dziwnych wydarzeń. Przejeżdżając przez Trzegom, dotarłem do niewielkiej wsi Roztoka, gdzie znajduje się wciąż remontowany pałac von Hochbergów. Według informacji ujawnionych niedawno z dziennika oficera SS Egona Olenhauera, gdzieś tutaj może być ukryty skarb w postaci złota i drogocennych przedmiotów. Dalsza część posiadłości była ogrodzona. Musiałem więc porzucić plany eksploracji tego terenu. Znów skierowałem się w stronę Jeleniej Góry, docierając do zamku w Bolkowie. Ta XIII-wieczna warownia, dzięki swojemu wysokiemu położeniu, widoczna jest już na samym wjeździe do miasta. I znowu, żadnej żywej duszy. Niektóre eksponaty i miejsca wzbudziły mój niepokój. Po raz pierwszy w trakcie tej wyprawy poczułem się tak, jakbym schodził coraz niżej i coraz bliżej jądra ciemności. Obraz sudeckiej panoramy stawał się coraz większy. Byłem już niedaleko Jeleniej Góry. Przed nastaniem zmroku postanowiłem jednak odkryć jeszcze jedno tajemnicze miejsce. Nagle znalazłem się w lesie zupełnie sam. Słońce miało niebawem zajść. W tych okolicznościach nie trudno byłoby się zgubić. Ścieżka prowadziła mnie coraz wyżej, po martwych i rudych niczym bursztyn liściach. W pewnym momencie przed moimi oczami zarysował się tajemniczy obiekt. Były to ruiny zamku Bolczów, w których już na samym wejściu poczuć można istny mistycyzm. Ponoć jeszcze w XIX wieku Niemcy zbudowali tu niewielką gospodę w stylu szwajcarskim. Ciekawe, jakich to wówczas miłośników wrażeń mogła kusić karczma zlokalizowana na wzgórzu. Dziwne uczucie. Jestem całkowicie sam, a nie opuszcza mnie wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ognisko musiało tu płonąć niedawno i z całą pewnością biesiadnicy jeszcze tu powrócą. Na mnie więc już czas. Jelenia Góra coraz bliżej. Przed nadejściem zmroku udało mi się dotrzeć na miejsce. Czas zameldować się w hotelu. Szybki przegląd pokoju i pora wyjść coś zjeść. Z wielką przyjemnością zawitałem do restauracji o nazwie Afera u Szprycera. Byłem tam również rok wcześniej. Przyzwoite włoskie piwo, cudowna neapolitańska pizza, a na deser dwie odmiany grappy. Spowita mrokiem Jelenia Góra zachęca do krótkiego spaceru. W centrum znajduje się bardzo dobrze zatowarowany w regionalne specjały sklep alkoholowy. Za każdym razem, gdy mam okazję, uzupełniam zapasy cudownego rubinowego likieru Echt Stondorfer, który przed wojną był tworzony właśnie w tym rejonie. Uczucie narastającego niepokoju i atmosfery grozy było tego wieczora aż nadto odczuwalne. Wracając do mojego cepelina, czułem, że coś wisi w powietrzu. Nagle, o godzinie 1 w nocy, wybudziło mnie dziwne stukanie dochodzące z góry. Nienaturalnie, systematyczne, wręcz paranormalne. Postanowiłem to nagrać i przeanalizować komputerowo. Być może ktoś na górze ukrył grę Jumanji, która pragnie być odnaleziona. Czy już mówiłem, że mój pokój był na najwyższym piętrze? Niezrażony nocnym przebudzeniem, postanowiłem kontynuować swą podróż. Wyruszyłem rano w kierunku Górnych Łużyc. Moim kolejnym celem był zamek Czocha i jego tajemnicze komnaty. W czasie wojny najprawdopodobniej stacjonowała tu Abwera. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do służby w trakcie wojennej zawieruchy. Po emocjonującym zwiedzaniu zamku obrałem wschodni kierunek, zahaczając po drodze o kilka urokliwych miejscowości. Jedną z nich jest z pewnością Gryfów Śląski, którego biała ratuszowa wieża widoczna jest z odległości kilku kilometrów. Ponownie przekraczam rozległe granice linii góry, ale już tutaj nocować nie będę. Taki był plan i wcale nie wpłynęły na to nadprzyrodzone zjawiska, których doświadczyłem ubiegłej nocy. Zanim jednak dotarłem do mojej kolejnej destynacji, zdecydowałem się spożyć obiad w niezwykłym miejscu. Browar Miedzianka położony jest na wschód od Jeleniej Góry, oferując turystom nie tylko kupno piwa, ale również przemyślaną i smaczną restaurację z widokiem na Góry Sokole. Cudownie cynamonowe i soczyste pieczone żeberka, w akompaniamencie dobrego, bezalkoholowego to tylko niektóre zalety tego miejsca. Zdecydowanie polecam. Jadąc dalej w kierunku Gór Sowich mijam kopalnie, zarówno te czynne, jak i od dawna zamknięte. Krótki przystanek w nietypowej miejscowości Boguszów-Gorce. To tutaj znajduje się najwyżej w Polsce położony ratusz. Serio, serio, nie w Zakopanem. Mijając Wałbrzych zatrzymałem się jeszcze na chwilę w uzdrowiskowym Szczawnie Zdrój. Słońce powoli chyli się ku upadkowi, a ja przemierzając przepiękne przedgórze sudeckie, zwolna popadam w melancholię. Nagle moim oczom ukazuje się panorama miasta, które urzeknie mnie nad wyraz niespodziewanie. Zdecydowanie tak. Świdnica przyciąga wzrok, pieszcząc go obrazem wspaniale zachowanych kamienic, spokojnym rytmem kawiarenek i zróżnicowanych restauracji. Byłem tu po raz pierwszy i z miejsca to miasto podbiło moje serce. Znacznie mocniej niż znana mi dobrze wcześniej Jelenia Góra. Wielki finał buzujących uczuć rozbrzmiewa na ratuszowej wieży, skąd można nieskończenie długo podziwiać to wspaniałe miejsce. Stojąc tam czułem nieopisane wzruszenie, uczucie smutku, tęsknoty, jak gdybym żegnał promienie słońca ostatni raz w życiu. Zdecydowanie najpiękniejsze zachody słońca są na zachodzie. Trzeci dzień mojej wyprawy zaplanowałem bardzo ambitnie. Po zeszłorocznym zwiedzaniu podziemnego miasta w Osówce postanowiłem dokończyć eksplorację niesamowitych obiektów Riese. W 1943 roku, w czasie apogeum wojny totalnej, Niemcy rozpoczęli budowę ogromnego kompleksu złożonego z kilku niedaleko od siebie oddalonych punktów w Górach Sowich. Szaleństwo i megalomania pchnęła nazistów do wydrążenia kilometrów tuneli, szybów wentylacyjnych i rurociągów, pochłaniając miliony rajchmarek i tysiące istnień ludzkich. Do dzisiaj kompleks Riese robi ogromne wrażenie, budząc swym rozmachem i planowanym przeznaczeniem lęk i niepokój. Przez lata narodziło się również wiele różnych legend i niepotwierdzonych opowieści. Dla mnie, jako miłośnika tego rodzaju tematów, Riese było obowiązkowym punktem podróży. Pozostawiając na chwilę nazistów i ich mroczne sztolnie, wyruszyłem do miejsca zupełnie innego, oddalonego o 10 km, położonego w przepięknym miejscu zamku Grodno. Już sama trasa pozwala uwolnić umysł i wyostrzyć zmysły. Docierając na zamek, nie sposób jest nie docenić otaczającej nas przyrody w postaci przepływającej pod budowlą Bystrzycy, stanowiącej naturalną granicę między Górami Sowimi i Wałbrzyskimi. Najpiękniej widać to ze szczytu wieży. Sam zamek skrywa jeszcze wiele mrocznych zakątków. Po zwiedzaniu zamku zszedłem ze wzgórza, aby jeszcze przez chwilę podziwiać Jezioro Bystrzyckie. Następnie skierowałem się do Wałbrzycha, aby po krótkim spacerze po lesie odnaleźć kolejny niecodzienny obiekt, który pozostawili nam po sobie Niemcy. Biały, prostokątny moloch wyłonił się niczym zapomniany stary dom z amerykańskich filmów grozy. Mauzoleum upamiętniające niemieckich Ślązaków poległych w czasie I wojny światowej oraz bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego. Niestety, jak się okazało, wejście do obiektu zostało ostatnio zabezpieczone, a samo mauzoleum zdewastowane przez miejscowych wyznawców szatana. Najbardziej zainteresowały mnie jednak ślady pazurów. Czyżby gdzieś jeszcze grasował tu Werwolf? Wróciłem do Świdnicy, aby zjeść w dobrze ocenianej restauracji azjatyckiej. Ciekawy wystrój, dobre piwo i swego rodzaju KFC po koreańsku z marynowanym ogórkiem skutecznie podniosło mnie na siłach. Będąc w tym mieście, warto zajrzeć do nowoczesnego centrum turystycznego, w którym odnajdziemy nie tylko ciekawe książki o Świdnicy, ale również świetnie wykonane kufle i inne gadżety. Jeszcze wieczorny spacer i kolacja. Pinsa, której szansy spróbowania w Warszawie nie wykorzystałem, zastała mnie o dziwo tu, w Świdnicy. Ostatni poranek w tym mieście musiałem wykorzystać na odwiedzenie największej perełki regionu, Kościoła Pokoju, czyli największej drewnianej barokowej świątyni w Europie. Jego wnętrza zapierają dech w piersi. Warto wspomnieć, że w Świdnicy swoją młodość spędziła prawdziwa lotnicza legenda Manfred von Richthofen, znany jako Czerwony Baron. As myślictwa z czasów I wojny światowej. Replikę jego Fokkera można zobaczyć w pięknym miejskim parku. Zwiedzanie Zamku Książ rozpocząłem dość nietypowo, od przechadzki po zabytkowych stajniach. Ten jeden z najwspanialszych zamków w Polsce zachwyca bogato zdobionymi wnętrzami, wspaniałymi dziełami sztuki i klimatem minionych, spopielonych przez wojnę epok. W poszukiwaniu mroku warto zejść do mauzoleum dawnych właścicieli zamku, rodziny Hochbergów. Tak jak wiele miejsc na Dolnym Śląsku, taki książ nie oparł się na znaczeniu przez brunatne siły zła. W jego podziemiach znajduje się bowiem swego rodzaju brama, punkt początkowy dla kompleksu Riese. Istniejące rozległe tunele i schrony świadczą o ważnym przeznaczeniu kompleksu. Co dokładnie mieściło się pod koniec wojny, do dziś jest jednak niejasne. Opuszczam Wałbrzych i kieruję się na południe, do Doliny Kłodzkiej. Odkryć miasto, którego sama niemiecka nazwa wzbudza grozę. Noc nastała momentalnie, a do celu prowadziła mnie kręta i niebezpieczna droga pośród mrocznych lasów. W końcu dotarłem do Ząbkowic Śląskich, które przed wojną nosiły nazwę Frankenstein. O słuszności tej nazwy miałem się przekonać już nazajutrz. Te bardzo zaniedbane, ponure i wręcz depresyjne miejsce skrywa historie tak przerażające i tak makabryczne, że aż trudno w nie uwierzyć. Znalazłem się na cmentarzu, które stało się miejscem pochówku dla ofiar słynnej afery grabarzy z Frankenstein. Na początku XVII wieku produkowali oni trujący proszek z ludzkich zwłok, którym celowo zarażali miejscową ludność, rozsypując proszek po domach i smarując nim klamki drzwi. Mówi się też, że w cmentarnej kaplicy dochodziło do aktów okultyzmu, kanibalizmu, a nawet nekrofilii. Po odkryciu prawdy torturowani wpierw grabarze z Frankenstein spłonęli ostatecznie na stosie. Samo miasto zdaje się nie pamiętać o tej makabrycznej historii. Pogrążone w letargu, wciąż zaniedbane, ale i również intrygujące. Wyjeżdżając z Dolnego Śląska wciąż nie opuszczało mnie uczucie niepokoju i mroku, który tu odkryłem. Mroku, które zalęgło się w moim sercu i głowie.